Pociąg do Wina startuje już 7 października. Co się będzie działo? Tak, proszę Państwa, druga edycja. Zapraszamy serdecznie. Są ostatnie bilety. Druga edycja Pociągu do Wina do Waltic na największe święto winobranie w Republice Czeskiej. W tamtym roku było 250 uczestników z naszego pociągu. W tym roku zapowiada się rekord świata i to chyba w ogóle rekord winiarskiego pociągu. Najdłuższy pociąg winiarski na świecie. Planujemy 11 wagonów mamy wykupione. Zostało jeszcze dosłownie 2, także prosimy się spieszyć. 7 października o 8.15 startujemy stąd, z dworca w Cieszynie Czeskim. Na internecie jak poszuka ktoś www.slezski-polek.cz albo pociąg do wina, to znajdzie mu system Renio, przez który zaplaci online bilety. No i jedzie 8.15 w tą sobotę tu z czeskiego Cieszyna za zabawą do Walczyc. No właśnie, Wladi, takie zainteresowanie, jak ty to uciągniesz? No, mam przygotowane dwie lokomotywy, bo będzie 11 wagonów fajnych ludzi. Na to jest nam potrzebne minimalnie dwie lokomotywy, a ty mam załatwione. No w zeszłym roku się działo, to w tym roku podobnie, co? To będzie Mejdan, to będzie rej drogą tam i z powrotem. A będzie to w ogóle podróż nie tylko w przestrzeni, ale w czasie, bo będą z nami szwajkolodzy. Jest akurat rocznica śmierci Jarosława Haszka, okrągła. Także w Cieszynie mamy taką trochę polsko-czeską kulturę. I dobrego wojaka Szwajka wszyscy znają i kochają, traktują też jako polską powieść. Także proszę sobie wyobrazić, że w tym pociągu przejedzie się około 100 szwajkologów, czyli ludzi przebranych za dobrego wojaka Szwajka, za cesarza Józefa, za feldkuranta Kaca, za porucznika Lukasza. Także będzie to przygoda, bo ludzie będą mogli dotknąć postacie historyczne. Przeniesiemy się ponad 100 lat, przejedziemy ponad 200 kilometrów, a przeniesiemy się mniej więcej ponad 100 lat w czasie. Panowie, no chyba musimy kończyć, bo zaraz my odjedziemy. No ale Waltice to też przecież region wina, właśnie. Te winnice przepiękne na Morawach. Pociąg do wina i tak jak mówiłem, to będzie najdłuższy pociąg winiarski na świecie, bo bijemy rekordy wszelkie na świecie i z Portugalii, i ze Stanów Zjednoczonych, z Napa Valley. Także nic, tylko zapraszać, proszę Państwa, bo będziemy w historycznej imprezie brali udział. Także najdłuższy pociąg winiarski na świecie, na największą winiarską imprezę w Europie Środkowej. Także serdecznie zapraszamy. Będzie dużo wina, dużo dobrego wina, dużo dobrej zaprawy, dużo dobrego humoru. A dużo dobrych ludzi. Serdecznie zapraszamy.